Dzięki, Kuba. To może jeszcze ostatni slajd. Będziesz kontynuował najczęstsze błędy firm związane z rozmową produktu. Jak tutaj, jakie jest Twoje zdanie? Jakich błędów Dobra. należy się ostrzegać? To ja może wymienię z 2-3, bo tych najczęstszych błędów to jest zaskakująco dużo, z 2-3 i potem oddam głos. Jeżeli coś mi przyjdzie jeszcze później, to dodam. Najczęstszym błędem, który według mnie, ja również popełniałem, jak byłem młodym produktowcem, to że moja roadmapa była tak naprawdę planem wykonania, że to był prawie że Gantt, który miał z daty, kiedy co dokładnie będzie, jeszcze w ogóle za 2 miesiące dokładnie tego dnia coś wypuścimy. I o ile nie ma sytuacji, w której jest to konieczne, bo mieliśmy kiedyś sytuację, że mieliśmy ogromne targi branżowe i musieliśmy mieć na gotowy feature, czy gotową epikę, czy projekt na daną datę, bo to była data premiery, albo przed świętami wiele firm po prostu musi mieć gotowy soft z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, że to rynek wymusza konkretną datę, to roadmapa ma być tym takim drogowskazem, który pokazuje bardziej, co i mniej więcej kiedy, a zwłaszcza co nie wchodzi w najbliższym czasie, a nie skupienie się na datach i nie o 2 dni tutaj, 2-3 dni wtedy. Ma być spojrzenie ogólne i mogą się produktowcy zakopać, jeżeli zaczną budować dokładnie wyceny, kiedy wchodzą jakieś historyjki i jeżeli zaczną bardzo małą granulację wrzucać na roadmapę. Rzeczy, które zajmują dzień, dwa w dewelopera albo które są nie są rzeczywiście istotną zmianą z punktu widzenia użytkowników czy produktu, czy firmy, to jest tylko prowadzi do zakłóceń i ciężko to komunikować. To ma być narzędzie, które pozwala jasno skomunikować, w jakim kierunku idziemy i zrozumieć, pomagać to zrozumieć ludziom, którzy nie są na co dzień zaangażowani z tym produktem aż tak bardzo. Więc unikanie dat i chyba jeszcze taki, to co już wspominała chyba albo Olga, albo Weronika, że to nie zawsze jest tylko kwestia planu tego, co robią inżynierowie, że to może być z punktu widzenia produktu, kiedy rzeczywiście coś włączamy, kiedy jakiś feature wchodzi, już może być gotowy od 2 miesięcy, ale w danym momencie włączamy go na danym rynku, a 2 tygodnie później albo miesiąc później wchodzi na kolejnym rynku, bo wymaga wsparcia sprzedaży albo customer service. Więc w zależności od tej organizacji, to może być też narzędzie, które pomaga się zgrać poszczególnym różnym działom, chociaż to też nie powinno być taki plan projektu. Tak? Także to jest taki bardzo istotne jest znalezienie właściwego zakresu i odpowiedniego poziomu komunikacji. Dla mnie główne błędy roadmapy związane są głównie z tym, że z błędami dotyczącymi kodowania produktów. Czyli myślę, że jeżeli na samym początku postawimy sobie złe pytanie, jaki problem chcemy rozwiązać danym produktem, no to i roadmapa będzie błędna, bo tam się znajdą funkcjonalności, które może zostaną wdrożone, ale one przez użytkowników nie będą wykorzystywane. Później nawet jak już ten problem dobrze zdefiniujemy, to myślę też, że często przeprowadzamy sobie złe badania. Robimy tylko takie badania, które potwierdzają już nasze to, co wiemy, nie projektujemy tak badań, które pomogą nam budować dalszą część roadmapy, czyli nie stawiamy sobie takich pytań pogłębiających, tylko one umacniają nas w tym, że ta dalsza część roadmapy jest dobra. Nie analizujemy też trendów, bo roadmapa jest płynna i ona też powinna się zmieniać tak, jak zmieniają się trendy związane z danym produktem. No i też myślę to, że trzeba sobie powiedzieć na początku, że tam nie jest dużo błędów i że ta roadmapa się zmieni, ale i dać sobie takie przyzwolenie, ale żeby pamiętać, żeby z każdego błędu wyciągnąć wniosek na dalszą część. I wtedy myślę, że ten błąd może być jakimś tam coś wnieść. No i też myślę, że jakimś błędem jest to, że często produktowcy nie trzymają się już później procesu. Jak już roadmapa zostanie zbudowana według jakichś zasad, to jej zmiany przebiegają chaotycznie, a zmiana roadmapy czy jej ewolucja myślę, że powinna przebiegać tak, jak ją tworzyliśmy, żeby ona była
jak najlepiej rozwijane i żeby ten proces był cały czas spójny. Więcej błędów nie pamiętam. Dzięki, Weronika. Jeszcze poprosimy Olgę i przypominam o wypełnieniu ankiety. Ja już wspominałam o błędach związanych z priorytetyzacją projektów na podstawie KPI-ów, że jeżeli nie mierzymy, nie mamy informacji na temat wskaźników, to nie będziemy w stanie zoptymalizować i zaproponować lepszych rozwiązań. Ale chciałabym powiedzieć o błędzie takim niekoniecznym związanym z roadmapą, ale moim zdaniem to jest duży błąd firmy, który bardzo wpływa na pracę produkt managera i przekłada się na problem stworzenia roadmapy, która będzie satysfakcjonująca dla całej firmy. Jest to taka sytuacja, w której firma, która żyje dzięki produktom technologicznym i de facto roadmapa to jest kierunek, jest kierunkiem rozwoju tej firmy. W sytuacji, gdy takie firmy nie mają jasno określonej strategii i celów, produktowcy wraz z zarządem i z wszystkimi pracownikami nigdy nie wiedzą w danym momencie, na czym się skupić. Brak wizji i strategii strasznie pogarsza proces wytwarzania roadmapy, ponieważ produktowcy nie dostają jasnego przekazu, na czym powinni się skupić, za co są odpowiedzialni i w szczególności na początku, jeżeli oni sami nie odkryją tych problemów, tych obszarów do optymalizacji, to jest to bardzo ciężkie. I w momencie, gdy zarząd nie zna strategii, nie określi jej, to również nie trzyma się tych pomysłów produktowca. Jeżeli to nie jest ustalone, że na przykład naszym celem strategicznym na rok 2017 jest skupienie się na tym i na tym, to nawet jeżeli produktowiec się na tym skupi, to jest duża szansa, że ludzie z całej firmy zaczną walić mu na głowę, żeby robić coś innego i nie ma argumentów w stylu to jest nasza strategia, na tym się skupiamy, realizujemy tą strategię. I tu już Kuba wspominał o metodzie OKR-ów. My obecnie w SentiOne, na moje szczęście, mamy strategię, mamy OKR-y na cały rok dla firmy, mamy OKR-y dla działów i takie OKR-y, mierzalne cele i strategia jest, ułatwia przygotowanie roadmapy, bo wiem, na czym powinniśmy się skupić. Brak strategii firmy, moim zdaniem, to jest duży błąd firmy i problem, duży problem również dla produktowca. Z błędów popełnianych najczęściej, myślę, że błędem jest to, że roadmapę, dużo czasu poświęca się na roadmapę na start, a później się o niej zapomina i nie aktualizuje się jej, nie przechodzi się przez nią ponownie, tak jak Weronika wspominała, także o to trzeba dbać. Dzięki.